Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Mirror's Edge Catalyst. Ja jestem Yuno i tak właśnie sobie kombinuję, co ja niby mam tu zrobić. Którędy mam przebiec? Dobra, tutaj jakieś coś widzę. Dobra, wyciągnijmy to jak trzeba. I co? W ten sposób. No dobra. To zobaczcie, tyle lazłam na dół tylko po to, żeby wleźć na górę. Dobra, bo ja... Oj, nie wiem, czy tak miało być. Udawajmy, że tak. To nam wszystkim będzie lepiej się żyło, powiedzmy. Tutaj jakiś pierwszy panel, tak? W sensie... Myślałam, że do każdego jakiś panel trzeba będzie wyłączyć, a to dotknęła i wszystko. No cóż. Dobrze, że nie było trudniej. Tutaj... Oj, chyba go nie uwolnimy, tylko przez kratki pogadamy, tak? We'll need to move fast if we're gonna do this. We could split up. Take one route each. Good idea. I have a feeling Rebecca won't accept failure. Scary woman. I thought you liked her. Well, maybe it's time you and I stopped assuming things about one another. Maybe. Just so you know, I'm doing this for Noah, not for her. Me too. Hey, Icarus, what's your status? We just disabled the sentry drone. Then what are you waiting for? I thought you runners were supposed to be fast. Get a move on. No tak, sprinterzy w wiecznym ruchu, co? Sir, yes sir. I'll take the B route and you go A. They'll never know what hit them. Za czerwonym znakiem, czerwonym szlakiem. Normalnie jak w górach, najbardziej kamienistym bodajże, nie wiem, nie kojarzę. Cholera. No pięknie. No ja nie wierzę. Myślałam, że... nie wiem co. Nic nie myślałam. I tu jest ten największy problem. Nie wiem dlaczego w takich sytuacjach mówi się i tu jest pies pokrzepany. Głupie powiedzonko, w sumie tak się nad tym zastanowić. Dobra, jeszcze raz, tym bardziej może uważniej. Tym razem może bardziej uważnie, o. Właśnie. Ja nie wiem, czasami w takich grach, gdzie trzeba szybko podejmować decyzję, czy się gdzieś skacze, skręca, to to moje gadulstwo o w zasadzie o niczym, to jest... To jest przekleństwo takie. Że po tym? A dziwne to jakieś, ale... Zobaczcie, działa. Ojej. To pomieszczenie jest takie okrutnie pomarańczowe. One building clear. Some terminals have several drones connected to them. Disabling the next one. Czują się w nim normalnie, jakby Fate ktoś wcisnął sok z cytryny czy coś w oczy. Takie dziwne to. Dobra, dobiegniemy jakoś, tak? Zaraz tu? Ojej, Fate, troszeczkę jeszcze za słabo biegasz po ścianach. No. Powinna pójść na korepetycję do Spidermana, czy do czegoś tam, nie wiem.
W sumie nie znam się na tych superbohaterach. Nigdy za nimi nie przepadałam, choć ostatnio jakoś tak naszło mnie na rysunkowych X-Menów z, nie wiem, 2000... któregoś roku, coś piątego może? A tutaj? Tak po ludzku doskoczę. No cóż, konkretna groźba. Jeszcze ciekawe, czy rzuca słowa na wiatr, bo jeśli nie, to ho ho. Ikar powinien naprawdę zacząć się martwić. No będzie łatwe zadanie, z którym poradzę sobie za pierwszym razem, nie? Już to widzę, wy pewnie też. Nie no, zobaczycie. Zobaczycie to dosłownie za chwilę na waszych ekranach. Dobra, tak. Oj, Fate, nie pociągnij tego za mocno, bo jak to na twarz runie, to runie jeszcze lepiej niż mury u Kaczmarskiego, które w sumie w ostatniej zwrotce się odbudowały, a nikt nigdy na to jakoś nie zwraca uwagi. Dobra, góra aż, ale nie do końca góra, bo właśnie z półobrotem jakimś. Tutaj no, fade, fade, fade. Nie daj się prosić. Oj, myślałam, że już nie doskoczą. Ciekawe, czy znowu czeka mnie walka, czy na przykład... Tam? O Jezus, mogę tego nie przeżyć? O, przeżyłam! No tak. Przeżywam wszystkie skoki, które gra zaplanowała, że muszę je przeżyć. A wszelkie, nawet takie z niższej wysokości, ale bo ja tak chcę, to mnie gra karze. No cóż. O, zobaczcie, to nawet graficznie przypomina jakoś pierwszą część. Taką właśnie rysowaną i z perspektywą normalnie na o wiele dalszym planie. To znaczy, bez takiej pewnej głębi właśnie. Ale ja lubię takie widoczki Mirror's Edge'owskie, że tak powiem. Wow, jakimś cudem się tu chyba złapałam. Co ja mam? Tędy przejść? O nie, skradanie się jakieś. Aha, jednym ślizgiem tego nie załatwię. Ależ to musiałby być długi ślizg. Wyczerpujący i taki spodnio rwący pewnie. No Jezu. Auć, auć, auć. Fade, nie daj się. Dobre sobie. Dobra, czyli nie mogę zapomnieć o tym, żeby trzymać tempo, tak? Okej, okay, trzymamy, trzymamy. Życie też miło byłoby jakieś tam sobie zachować. Ale najwidoczniej nie tym razem. Dobra, tu chyba w nas nikt nie będzie strzelał. Tu. Dobra, jakoś tak spokojniej. Muzyka na to co prawda nie wskazuje, ale... o wiele lżej. W miejscu, gdzie właśnie tego strzału nie ma. O nie.
No, okej, dziewczyno. Dobra. No ja wiem, że mogę. Jak najbardziej mogę. Tu pewnie jakiś zapis. Jezu, ja się już boję. Tak, to też wyszło jakoś. O Jezu, z tym... A nie, to jest to do obrócenia się. Myślałam, że to wspinaczki. Już aż coś mi się w środku zrobiło, że przecież nie dam rady. Ale dobra. Po tej ścianie też jakoś łapnęłam. O nie, to może być o wiele trudniejsze. Tu fejt, kurde, dlaczego ona nie zrobiła tego, co chciałam? I pytanie, gdzie był zapis? Pewnie gdzieś zabójczo daleko. No Jezus, to jest straszne. No ale zobaczymy. Ojej, tutaj. No nie wiem, czasami mnie stresuje, jak mam tak... Takie właśnie coś. O dobra, całkiem długo ona biega po tej ścianie, więc chyba... Nie mam co się przejmować, że tam jakoś nie biegnie. Tylko może właśnie nie klikać aż tak tą... spacją. No właśnie, właśnie. Tylko wrzucić na luz bardziej. Oj, zauważyłam, że mi tego luzu czasem w Mirror's Edge brakuje niestety. Dobra. Nie wiem, czy dobrze biegną. Widzą znacznik, nie widzą za to tych czerwonych, no. Jakoś chyba pobiegła mnie tu, gdzie trzeba było, co? Jestem niestety w przestrzeni bardziej widocznej, albo nie, albo dwie drogi były. No, jakoś tam wybiegłam. Dobrze. Przynajmniej mam poczucie, że chociaż raz sama coś zrobiłam, wymyśliłam. O nie, wszystko się rozwala. Tak, to otoczenie łatwe do zniszczenia. Ojejku. To już nie jakieś panterne kartony. Dobra, czy ja dostałam? Chyba tak nie do końca. Dobra, tutaj pewnie jeszcze dobiegną. Kurde, to jest straszne. To jest tak jak uciekanie na filmach przed jakimś samochodem wzdłuż drogi zamiast lasu. No świetnie, świetnie. Ale jestem ciekawa, jak drony mają mnie obezwładnić. Przepraszam. Jeszcze tutaj. Dobra, coraz bliżej. O nie, troszeczkę może zboczą za jakąś ścianę albo cokolwiek. Okej. Dobra, postaram się, tylko... Drony to i na tak polecą. Oznaczę się tutaj. Okej. Ciekawe czy... No, myślałam, że Fate coś się stanie. Mogę to na przykład z kopniaczka jakoś pięknie otworzyć? Mogę. Brakowało mi już tego. Przez parę odcinków czegoś takiego nie robiłam. No tak, uwielbiam wykorzystywać wszelkie opcje, które umiem w takich grach. Tak, jak nauczę się na przykład zawsze jakiegoś combo, to potem, tak wiecie, sama przed sobą szpanuję nim. Znaczy mówię tak ogólnie, nie o Mirror's Edge, wiadomo. Nie wiem, czy ten wyskok był potrzebny. W sumie trochę jakby mnie spowolnił dziwnie ten też. Może takie rzeczy lepiej byłoby załatwiać z Lizziem. Czy to na dół zjeżdża? I czy coś mi to... A, okej. Myślałam, że za wcześnie wskoczyłam. I co? Jeśli ever tired of being a runner. You could always become a crane operator, Icarus. Yeah, it seems I got the basics down at least. Oh, rana.
Nie wygląda to dobrze i nie... O! Nie, myślałam, że widzę takie coś do lądowania. W sensie te poduchy, na które Fate zawsze może wylądować, są sobie... Zaraz. Jakimś cudem mam tam doskoczyć? No chyba komuś coś się pomieszało. Aż mi się wierzyć nie chce, no ale dobra. A w rurkę akurat? Wow. Obok. Ma się to wyczucie. Ma. Jeszcze się jąkam po czymś takim. Nie dziwcie mi się. Zaraz, którędy? Is there a quick reference so I can get up to speed? Yes, I will send it to you, Dr. Malis. You should spend time familiarizing yourself with the data. Any specifics you'd like me to do? Yeah, the terminal can't be reached. We're gonna have to crash something into it. No cóż, tym szybem wentylacyjnym to podróż rzeczywiście bardzo prężna. Tutaj. I co, jakoś mam zeskoczyć? No chyba nie. Tutaj, no właśnie. Oj, dobrze, że pomyślałam najpierw, zanim zrobiłam, bo wiecie, ze mną różnie bywa. A było blisko wyskoku. Aha, już myślałam, że mam tą żółtą ścianę jakoś wyciągnąć. No właśnie, żółte zawsze. Żółte jest dobre. Żółto... Ej, takie żółto-czerwone na wypadek, gdybym miała problem, nie zauważyła tej czerwonej drogi, no to może wpadnę na żółtą. A jak nie na żółtą, to chociaż na czerwoną. No w sumie fajnie. Nie no, ja tak lamię, że mi to chyba jakoś tęczowo trzeba byłoby drogę oznaczać, żebym się nie zgubiła. Ej, tak bym dała radę, muszę w nim wierzyć. Dobra, tutaj i piękny świst zróbmy, taki popisowy, no no no. Jeszcze wyskok. Skakanie przez kozła z podstawówki mi się przypomniało. Nigdy nie lubiłam, głupie to jakieś. Tutaj. Ojej. I teraz zadanie. Trafić w drabinkę. No już, drabinkę. Prawej. Szybko. To drabinka może nie zając i nie ucieknie. Ale drony to cię dogonią. Jezus, dlaczego oni strzelają aż tak mocno? Czy oni? One, drony właściwie. Dobra, tutaj. A jeszcze troszkę wyżej, tak? O nie. Im wyżej jesteśmy, tym potem z lądowaniem gorzej. No ale spadanie przed śmiercią trwa dłużej. Z tym trzymaniem się mocno, no cóż. Trudno tu jest się połapać. A jeszcze mocno to ho ho, gro, nie wymagaj za wiele. Nie ode mnie. Ojej, tutaj. Szkoda, że boją się nawet obejrzeć, żeby zerknąć na te drony. O. Co, przestały mnie nagle gonić? Jakieś takie mało uparte są. W końcu też bym nie chciała, żeby mi kabelki ktoś popsuł. Skakać? Na to? Dobra, że ten przycisk? Ale że ja mam coś zrobić, czy to jest filmik? Filmik. Ja jakby co nic nie robię. Rebecca, Rudy is clear. Well done.
standing still? Well done. Removing the package now. You got the target? We did. Team Bernadette got one wounded, but no losses. A good day. See you back at the base. A ja przeczuwam problemy i tak. You heard her, Faith. Time to go back. I wonder if the employees know about the sentry drone. It kind of tarnished Kruger's ex-rep. They know, I'm sure. They just choose to look away. Well, somebody should wake them up. Dobra, i co teraz? A ja dalej nic nie robię. Secure an elevator. It'll take you straight to the HQ. Great. O, jak miło. How's the prison doing? Alive and well. And she'll remain that way until I decide what to do with her. I kolejny punkt. Trzeba czemuś przywdziać. Chciałam powiedzieć. Nie no, może i przywdziać, jeśli to miałoby być coś ze sprzętu na przykład. I zobaczymy zaraz sobie. Tutaj mam jechać? Ciekawe po cóż. Winda jak jakaś klatka dla królików. Ale pędzi. Nie no, windy w Mirror's Edge nic się nie zmieniły. Jak nie można było w nich nic kompletnie zrobić, tak i dalej. To takie puste jechanie. Dobra, zanim tam... To tutaj coś widzę jeszcze. I to? That he wants us to sweep the old tunnels for mines and stuff. Hold up. Did you just call Gabriel Coleman Gabe? Yeah. We're on a first name basis. As a bromance. You know? Yeah, does he know that? Of course he knows that. I call him Gabe and he calls me George Gordon. Shut up. Rebecca got it. Try to tell the new guy about our mission. Well, hello there. So big and strong, I've got a special mission for you. What kind of voice? He doesn't speak like that at all. Exactly like that. He doesn't speak like that. He says, you know that you're impressing me. I'll just shut the hell up, don't you? Well, Dave said to me that hair movement shows weakness. Oh, he's right about that. So I'm just gonna make sure my hair is gelled as shit. Come on, let's go do some yoga. Dobra, to jest idealna puenta na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, a na razie trzymajcie się, cześć!